Z Ewangelii według świętego Marka. Czyja to podobizna i napis? Oni mu odpowiedzieli: cesarza. Jezus rzekł więc do nich: oddajcie cesarzowi to, co cesarskie, a Bogu to, co boskie. Ludzie od zawsze bardzo pragnęli zobaczyć tego, do którego się modlą, tego, któremu służą, tego, któremu są winni posłuszeństwo. A władcy tego świata bardzo to wykorzystywali. Umieszczali na monetach swój wizerunek, żeby każdy, nawet w najdalszej części cesarstwa, miał wrażenie, przeczucie, że jest przez swojego cesarza, przez swojego Boga obserwowany i żeby się przez to lękał. Tymczasem Jezus pozostawia nam swój wizerunek, swoje oblicze, nie po to, żebyśmy się czuli przez Niego podglądani, nie po to, żebyśmy czuli, że On uważnym, wnikliwym wzrokiem badacza albo nawet oskarżyciela spogląda na naszą biografię po to, żeby zebrać jak najwięcej faktów przeciwko nam. Ikona rzeczywiście nie służy do tego, żeby na nią patrzeć. Ikona służy do tego, żeby dać się oglądać. I każdy, kto ma w swoim domu ikonę, wie, że ona wpierw służy do tego, żeby powiedzieć Bogu: stoję w Twojej obecności i się tego nie lękam. Pozwalam Ci patrzeć na mnie, bo wiem, że Twoje spojrzenie nie tylko mnie nie oskarża, Twoje spojrzenie to nie jest spojrzenie pogardy czy sądu. Twoje spojrzenie leczy, Twoje spojrzenie usprawiedliwia, Twoje spojrzenie to jest spojrzenie miłosierne. To jest zasadnicza różnica między cesarzem na monecie, a Chrystusem na ikonie. I dlatego tak bardzo warto mieć swoją własną ikonę, znaleźć ikonę albo dać się znaleźć ikonie, przed którą się będziemy modlić, której będziemy pokazywać swoje życie w przekonaniu, że pokazujemy Chrystusowi. Do zobaczenia jutro.